dieta ketogeniczna, przeciwwskazania, na co należy uważać. Zacznijmy może od tego, czym jest dieta ketogeniczna. A jest to dieta wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa. Czyli troszkę, nawet nie troszkę, inaczej niż z reguły wyglądają inne diety. Tutaj chodzi o to, żeby spożywając węglowodany na poziomie 20-60 gram dziennie, niekiedy troszkę więcej, doprowadzić do wystąpienia w organizmie stanu ketozy. Kiedy to ciała ketonowe, czyli produkty metabolizmu tłuszczy, są podstawowym źródłem energii, a nie, tak jak ma to miejsce w takim zwykłym odżywianiu, glukoza, czyli produkt metabolizmu węglowodanów. Więc dzięki temu, że 80, niekiedy nawet 90% energii pochodzi właśnie z ciał ketonowych, czyli z procesów metabolizowania tłuszczu, wzięła się nazwa tej diety, czyli dieta keto, ketogeniczna. Ona jest dietą, która do niedawna miała zastosowanie w leczeniu pewnych chorób. I właśnie tam była dietą, która miała za zadanie wspomagać takie sprawne funkcjonowanie osób z pewnymi dolegliwościami. Więc ona była taką dietą przeznaczoną tylko dla niektórych. Ale stała się też dietą popularną, ponieważ ta dieta stała się modna, popularna wśród osób, które na przykład chcą się odchudzić, chcą troszkę inaczej podejść do tego odżywiania i wykorzystać te zalety, które mogą płynąć z tej diety. Tylko że, jak zawsze, są też przeciwwskazania, ponieważ dieta ketogeniczna nie może być stosowana przez wszystkich i we wszystkich wypadkach. I tutaj wiele osób niestety zapomina o tych przeciwwskazaniach, co niestety nie zawsze kończy się happy endem. Zacznijmy od tego, że utworzenie i utrzymywanie, bycie w reżimie diety keto, takiej zbilansowanej, nie jest takie łatwe. Dlatego niestety często dochodzi do tego, że ludzie są na diecie ketogenicznej, która jest niezbilansowana, czego skutkiem są niedobory witamin i składników mineralnych. Więc może to się w bardzo negatywny sposób odbić na naszym ciele. I te efekty, te negatywne efekty będą naprawdę długofalowe. Do tego w tego typu dietach, niezbilansowanych dietach ketogenicznych, może na przykład dochodzić do zjadania zbyt małej ilości błonnika, co niestety przekłada się na bardzo negatywne skutki, jeśli chodzi o tą prawidłową pracę naszego układu pokarmowego. Ponieważ diety te zawierają duże ilości kwasów tłuszczowych, nasyconych kwasów tłuszczowych, jest ona również niepolecana osobom, które są obciążone, osobom, które mają problemy z układem krążenia. Ponieważ niestety w ich przypadku ta duża ilość nasyconych kwasów tłuszczowych może pogłębić te już istniejące problemy. Bardzo ważną kwestią, taką, która eliminuje użyteczność tej diety, która powoduje, że takie osoby w ogóle nie powinny się nad tą dietą zastanawiać, są problemy z nerkami, wątrobą i trzustką. Żeby dieta keto mogła działać, żeby raczej organizm mógł działać na diecie keto, nerki, wątroba i trzustka muszą działać tak jak trzeba. Muszą spełniać swoją rolę, muszą być sprawne, nie mogą być obciążone jakimiś problemami, muszą pracować perfekcyjnie, tak jak trzeba. W innym przypadku nie poradzą sobie z metabolizmem, z uwalnianiem ciał ketonowych w wystarczającej ilości. Czyli kiedy te organy, takie jak nerki, wątroba i trzustka, nie działają, mamy jakieś zaburzenia ich pracy, mamy jakieś problemy z nimi, czy też mamy podatność na tego typu rzeczy, jednak ta dieta nie może być stosowana, ponieważ nasz organizm po prostu nie poradzi sobie w sposób odpowiedni z dostarczaniem tej potrzebnej mu energii. One nie będą w stanie działać na tej diecie. No niestety. Więc oczywiście problemy z nerkami, kamica nerkowa, problemy z drogami żółciowymi, schorzenia trzustki, cokolwiek z wątrobą, to jest wykreślenie diety ketogenicznej.
Ale to nie wszystko, ponieważ kobiety w ciąży i kobiety karmiące również nie powinny być na diecie keto. Tutaj chodzi o to, że to zagrożenie jednak jest zbyt duże. I nawet taka zbilansowana dieta keto mogłaby być czymś niewłaściwym, nieodpowiednim, no i efekty niestety rozkładają się na dwie, niekiedy więcej osób. Bardzo ważną kwestią jest oczywiście również to, że jeśli mamy jakieś zaburzenia metaboliczne, że nasze ciało ma problemy z tym metabolizmem, to też jest coś, co jest przeciwwskazaniem. Ponieważ jeśli nasze ciało w normalnych warunkach nie jest w stanie poradzić sobie z tym odżywianiem, z metabolizmem, mamy te zaburzenia metaboliczne, to w przypadku takiej diety jak dieta ketogeniczna może być tylko gorzej. Tutaj kolejnym elementem, który wyklucza, jest przeciwwskazaniem tej diety, jest oczywiście też cukrzyca. Ale okej, byłeś u specjalisty, sprawdziłeś, wydaje ci się, że wszystko jest okej, nie masz przeciwwskazań, wchodzisz na dietę keto i mogą się pojawić jednak problemy. Na przykład, może nie na przykład, tylko najczęściej wynikające z niezbilansowanej, nieodpowiedniej diety keto. I tutaj kilka takich objawów, że coś jest nie tak. Po pierwsze odwodnienie, osłabienie, problemy z koncentracją, problemy z nauką, takie przedłużające się zmęczenie, ale później mogą się pojawić mdłości, wymioty, bóle brzucha, problemy z tym naszym układem pokarmowym, nawet problemy z oddychaniem, pojawia się uczucie pragnienia, suchość w ustach, taki zapach naszego oddechu, taki, nie wiem jak to określić, jak taki jak aceton, taki acetonowy, no tak to ujmijmy. Ci, co wiedzą, co to jest aceton, może zrozumieją, taki dziwny oddech z naszych ust. Skóra może być sucha, może być zaczerwieniona, może się pojawić częstsze oddawanie moczu. Wszystkie takie rzeczy, które powinny być ostrzeżeniem, że jednak jest coś nie tak, że albo coś pominęliśmy, albo po prostu, co bardzo częste, ta dieta keto nie jest taka, jaka powinna być. Ponieważ no, chcesz się zdecydować na dietę keto, jesteś dorosły, nie ma problemu. Nie masz przeciwwskazań, próbuj. Będziesz zadowolony, to będziesz zadowolony, ale możesz być zadowolony tylko wówczas, kiedy ta dieta keto będzie zbilansowana. Ja tu od razu szczerze powiem, jestem do diety keto, poza oczywiście tymi wyjątkami, kiedy ktoś no niestety musi ją stosować, jestem negatywnie nastawiony, może dlatego, że za bardzo lubię chleb, ale jeśli chcesz, jak najbardziej, tylko sprawdź, czy nie masz przeciwwskazań, nie masz, wchodź na tą dietę, taka twoja wola, ale zrób to w sposób prawidłowy. Zbilansowana dieta keto nie powinna ci zaszkodzić. I zrób to w sposób właściwy, żebyś sobie nie zrobił krzywdy, ponieważ takie nieprawidłowe odżywianie, i czy to będzie dieta keto, czy jakakolwiek inna, jeśli będziesz odżywiał się w sposób nieprawidłowy, nie będziesz dostarczał swojemu organizmowi odpowiednich substancji, to niestety nie będzie z tego nic dobrego. Więc zacznijmy od tego, że jeśli musisz, no to i tak wiesz o tym od specjalisty. Ale jeśli chcesz stosować dietę keto, na początku zapoznaj się z przeciwwskazaniami, z zastrzeżeniami, później sprawdź, jak ta dieta wygląda, czy po prostu psychicznie, mentalnie jesteś w stanie funkcjonować na tej diecie, nie w znaczeniu, że ci mózg wysiądzie, tylko w znaczeniu, że ten pokarm, który będziesz spożywał, będziesz jadł tak jak trzeba i dopiero zdecyduj się na tą dietę, ale tak, żeby była zbilansowana, taka jak trzeba. I tu niestety, no najczęściej jest bardzo dobrze, jeśli ktoś na taki krok pójdzie, udaj się do specjalisty, który ułoży ci tą dietę, który zrobi tą dietę w ten sposób, żeby była taka, która ci nic nie zrobi, a będzie oczywiście pełna zalet. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne kanały, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.